Na rynku funkcjonują dwa modele kwotowania cen. Jednym modelem jest spread zmienny, jest on powszechnie stosowany przez banki, przez biura maklerskie, przez firmy brokerskie. Alternatywną formą kwotowania jest spread stały. W przypadku spreadu, jakby definicja jest taka, że to jest różnica pomiędzy ceną sprzedaj a ceną kup, czyli ceną bid a ceną ask. W pierwszym modelu, w przypadku spreadu zmiennego, spread jest dość wąski w momentach, kiedy mamy ograniczoną zmienność oraz wówczas, kiedy mamy dużą płynność. W sytuacji, kiedy zmienność rośnie i płynność maleje, spread ten może znacząco się zwiększyć. I tutaj ujawniają się korzyści związane ze spreadem stałym. Taki spread nie zmienia się bez względu na warunki płynności i zmienności na rynku. Przede wszystkim spread stały jest transparentny, czyli broker, firma kwotująca, bank nie może zwiększyć spreadu z tego względu, że klient w umowie lub też w jakimś aneksie do umowy ma ten spread zdefiniowany. Wiąże się to oczywiście z pewnym ryzykiem dla kwotującego, iż spread rynkowy będzie poza spreadem, który w danej chwili firma będzie kwotowała. Natomiast to jest ryzyko brokera kwotującego, czy też firmy kwotującej właśnie taki spread. W ramach tego stałego spreadu firmy biorą część ryzyka ceny oraz ryzyka zmienności na siebie. Dodatkowo stały spread daje również pewną ochronę przed zmiennością i przed płynnością. Jeśli zmienność rośnie, płynność spada, w takiej sytuacji, tak jak powiedziałem, spread zmienny może się znacząco rozjechać. Takim jaskrawym przykładem na rozjazd spreadu może być na przykład flash crack na funcie 6 października albo wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, tudzież Brexit, tudzież decyzja Banku Centralnego Szwajcarii o uwolnieniu kotwicy na eurofranku. Wiele takich przypadków jest, natomiast również taki spread może się rozjeżdżać przy normalnej publikacji na przykład danych makroekonomicznych. Co tydzień, co miesiąc mamy sukcesywnie cykliczne publikacje różnych danych makroekonomicznych, na przykład dane z amerykańskiego rynku pracy albo konferencja ECB czy też FOMC oznaczają większą zmienność. Dla osób, które tradują na takich danych makroekonomicznych, na wydarzeniach monetarnych, stały spread może być bardzo dużym atutem, z tego względu, że spread pozostaje stały bez względu na to, jaką mamy sytuację płynnościową i zmiennościową na rynku. Dodatkowo wydaje mi się, że spready stałe mogą być bardzo również atrakcyjne dla ludzi, którzy używają automatycznych systemów tradingowych, z tego względu, że koszt jest transparentny, jest z góry znany, koszt transakcyjny, więc można w takich systemach kalkulować po prostu koszt tradingu. Z kolei klienci, inwestorzy, którzy są zainteresowani scalpingiem, raczej będą skoncentrowani na bardzo niskim spreadzie, więc w sytuacji małej zmienności i dużej płynności sądzę, że ten spread zmienny będzie bardziej atrakcyjny niż spread stały. Z kolei w sytuacjach publikacji danych makroekonomicznych, większej zmienności, ograniczonej płynności, spread stały będzie korzystniejszy.